Słychać TV. Odnośnie naszej wypalonej w tym roku ulicy Leśnej. Chciałbym zapytać, na jakim właśnie etapie jest na dzień dzisiejszy ta sprawa tego projektu, żebyśmy znowu nie zaprzepaścili w następnym roku, bo ci nasi mieszkańcy nas zamordują. Jak nie wiecie, wygląda ta ulica na tego roku, to naprawdę. 10 sierpnia odbyła się sesja nadzwyczajna, bardzo burzliwa. I tutaj w tym punkcie na pewno Państwa zdziwiła informacja odnośnie tego, że fundusze z ulicy Leśnej miejscowości Stojadła będą przekazane na uzupełnienie brakującej kwoty nomenklatki asfaltowej w gminie. Jest to zmiana dla mój wniosek, to też Państwa pewnie zdziwi, ponieważ na ostatniej sesji i nadal to podtrzymuję, bezsensownym jest branie kredytu kolejnego. Uważam również, że nie powinniśmy dokładać do czegoś, na co pieniążki mieliśmy, ale nie możemy mieszkańców w ten sposób pozostawić i te inwestycje powinny być wykonane. Stąd też złożyłam moją prośbę na piśmie do pana wójta, ponieważ podkreśliłam, że tylko i wyłącznie przekazuję te pieniążki w chwili, kiedy mamy pewność, że nasza inwestycja w Stojadłach nie będzie wykonana. I jeżeli na dzień dzisiejszy mamy taką pewność w procentach 99, więc ten 1% raczej szans nie ma, więc nie będziemy tych pieniążków trzymać, chociaż moglibyśmy tak naprawdę trzymać je do końca roku i przenieść na rok kolejny, ale liczę na wsparcie później Rady, jak również wójta, że w przyszłym roku taka pozycja w budżecie się znajdzie i że w przyszłym roku zrealizowana będzie. W sprawie zmiany w budżecie gminy Mińsk Mazowiecki na 2017 rok. Zachęcam do poprawką, oczywiście. 12 jest za, kto jest przeciw. Nie widzę, kto się otrzymał. Widzę, uchwała została przyjęta. Bo już myślałam, że na zmianę w tym roku oprócz Funduszu Sołeckiego nie będzie nic zrobione, jednak mam jedną lampę i nawet świeci. Bo mam jeszcze pytanie odnośnie Leśna, wniosek na Leśną złożyłam oczywiście na przyszły rok. Szkolna mam nadzieję, że będzie zrobiona, natomiast przebudowa terenu przed szkołą nie złożyłam wniosku na przyszły rok do budżetu, a z tego co wiem nie będzie w tym roku wykonane. Mam pytanie, czy będzie na przyszły rok włożone do budżetu, czy nie, bo wolałabym, żeby z automatu przeszło, tak, jeśli nie jest zrobione. No i o tą Leśną bardzo proszę, bo mieszkańcom naprawdę nie wytłumaczymy na przyszły rok Leśnej, w tym roku szkolnym. Dzisiaj powiem tak jak pan, ja tam ten nie komentuję, ale panu powiem, dobrze? Więc to, że Stojadła płacą najwyższe podatki, ja tutaj nie wymagam naprawdę czegoś nad program, ale jeżeli jest pozycja w budżecie, którą przepraszam, nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, bo przy każdych zmianach, jeżeli jesteśmy teraz trzeci rok i robimy zmiany w budżecie, to ja jedynie na Stojadła ani razu nie dołożyłam. Zwrócił pan uwagę na to, czy nie? Bo przy żadnych zmianach w budżecie, które robimy grupą radnych, do Stojadeł ani razu nie dołożyłam. Mnie satysfakcjonuje to, co pan wójt do budżetu mi wkłada. Czekam cierpliwie. I czekam, tak? Dobrze, ale jeżeli mi się staje i mi się mówi, że ciesz się kobito, że masz lampę jeszcze tam przy gdzieś tam, a mogłam mieć jeszcze za milion Leśną, gdzie mieszkańcy czekają naprawdę, wierzy mi pan, i szkolną, na którą mieszkańcy nie czekają, ale jak jest, niech będzie, bo wiadomo, że przeprawa przez inicjatywy lokalne też nie jest prosta. Natomiast przebudowa terenu szkoły to nie jest żadna łaska dla mnie. Za szkołę i za bezpieczeństwo odpowiada pan wójt, nie ja. I teraz nawet jeśli pan wójt mówi, że ma możliwość włożenia do budżetu i żebym ja się nie martwiła, ja się nie martwię, bo jeżeli tam się coś stanie, to ja się nie będę martwiła. Mam nadzieję, nie mojemu dziecku, tak? Ale prawdopodobieństwo, że mojemu jest małe, bo uczniów jest naprawdę z 300, prawie 400. Więc tutaj za bezpieczeństwo odpowiada pan wójt. Odnośnie Funduszu Sołeckiego, innych miejscowości, czy nawet podatków, to akurat ja jestem osobą, która uważa, że wszystkim tak samo się należy. I zawsze porównuję moje ogromne Stojadła do mojej malutkiej gabratki, gdzie oni Fundusz Sołecki mają malutki, ale nie mają też za bardzo co robić, ustalmy. Mają jedną ulicę, która leci wzdłuż miejscowości, dziubią sobie pomaleńku ten chodnik i co z tego, gdyby dzisiaj pan wójt włożył im 3 miliony na kupiec, oni by nie mieli co robić. Są też takie
wolności, tak? Ale szanujemy. Jednakże tak samo stojarłam, jak i doradkę. Także nie zarzucam mi pan tutaj, że ja jestem z tych stojarów pięknych. Odnośnie pięknych. Co mi pięknego? No są piękne, ale tak, markety się panu podobają, bo my chętnie oddamy. Jeżeli ronda się panu podobają, to my też bardzo chętnie oddamy. Aczkolwiek ronda i całą warszawską zrobiła nam generalna dyrekcja, tak? Robiąc nam, powiem szczerze, psikusa, bo my wyjeżdżający, mieszkający przy ulicy Warszawskiej, codziennie naprawdę naraszamy siebie i jadących rowerami na niebezpieczeństwo, więc nie jest to żaden naprawdę nad wyczyn. Więc czego nam pan tak zazdrości? Porozmawiajmy po sesji, po co mamy zajmować chwilę? Nie, no też to wytłumaczę, tak? To, że przekazaliśmy akurat ze stojadą, to było też za zgodą mieszkańców kwotę do nakładek. Uważam, że było to normalne zachowanie, tak? Nie jest tutaj, nie liczyłam nigdy na żaden szacunek, tak jak pan powiedział. Absolutnie nie to mną kieruje. Po prostu jestem człowiekiem. Przyjmie pani samoloty z Jarowa? A pan nie. Przyjmę razem z podatkiem za wszystko. Tak, razem z podatkiem. Kto nie chce płacić? Kto nie chce płacić? Pan zaoferuje sprzedaż lotniczą. Nie, spokojnie, nie chcę za przerwę z nimi. Bo jest pan swój wieczoriec. Pan swój. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.